Dzień dobry, szanowni państwo. Góry były, były. Las był, był. Pustynia była, nie była, ale będzie. Jesteśmy na Pustyni Błędowskiej. Dzisiaj taki szybki wypad, niedzielny wypad z kawunią, aby odpocząć w terenie, więc zapraszamy na materiał. Więc zaczynamy od bardzo takiego komercyjnego miejsca na Pustyni Błędowskiej. Podobno w sezonie tutaj bardzo dużo ludzi przyjeżdża. Jak widzicie, jesteśmy tutaj sami, tam chyba jedna para z psem. A przed nami wyłania się Pustynia Błędowska. Jestem tutaj pierwszy raz, mimo tego, że mam od domu 40 minut samochodem. Nie miałem przyjemności jeszcze być na Pustyni Błędowskiej, więc jestem. Ładne budowle, fajnie. Poligon, mówisz, tak? Mamy tak samo tutaj palenisko, zobaczcie sami. Kurczę, słuchajcie, chyba sobie gardło w ogóle załatwiłem. Mam katar. No ale cóż, no, niedziela. Panowie zaprosili na wypad, więc why not? Palenisko jest. Spoko opcja. Kible są, wiatki są. Szanowni państwo, jest plecak i jest reklamówka. Tylko nie z Biedronki, tylko ktoś pierwszy. Sobnik! Tam mamy, Boże, mój głos, tam mamy następny punkt, gdzie możemy sobie spojrzeć na to, co jest dookoła nas. Tam był punkt, tu jest punkt. No i z tego punktu co widać? No widać, słuchajcie, no to samo widać. No. Gdzie się nie spojrzy, to jest to samo. Tak, mamy wiatę. Słuchajcie, zrobimy sobie tutaj coś do jedzenia. Albo się kawy napijemy. Zobaczymy. Z takim widokiem wiatra. A, ślisko, uwaga. Ja też stawiam pewnie stopy. O. Może jednak niepewnie. Jak nowa. Ja taką samą mam. No. I ten iskrownik ostatnio właśnie nie działał, dlatego odpalałem z krzesiwa normalnie. A teraz wczoraj przetestowałem w domu, mówię, bo dawno nie używałem. I zadziałał od razu. Widzicie się też. Ale nie razy ten iskrownik, nie wiem, czy on jest jak zawilgnięty, to nie chce działać, czy jak. Coś go tam boli za każdym razem. A wtedy tam też to było tego tam minus 7 stopni, czy ile. No ja niestety muszę kupić nową kuchenkę, bo moja się psuje już. Ja się najbardziej boję o ten wężyk, bo on jest tak zwinięty. Kupiłem ją, dodatkowo mi dorzucili taki na Ali. Dodatkowo mi dorzucili ten ekran przeciwwiatrowy. Szczerze, dwa razy testowałem i zdaję egzamin.
No tu proszę, zagospodarowanie terenu. Szanowny pan chce pomyśleć na hamakach, bardzo proszę, jest wiata, hamaki. A jakże? Co ty masz, panie kolego, za hamaki, jeżeli możesz mi powiedzieć do kamery? Z Ali. Chińskie patenty sprawdzają się, więc czemu mam zmieniać? Jak już potargam, to wtedy będę zmieniał. Ale to było kupowane po to, żeby się dowiedzieć, czy będę umiał hamakować. I jednak umiem. Umiesz? Umiem. A hamak taki zwykły czy asymetryczny? Zwykły. Zwykły. Asymetryczny. Można tam, w tamtym by było spróbować, ale to i tak jest za wąski. A ty jak śpisz? Tak jak śpisz normalnie? Na wprost. Ale na brzuchu, nie wiem, nie, na plecach, na bokie. Właśnie tego się bałem, że jak będę spał na brzuchu, to się nie wyśpię, ale leżę na plecach, a żeby, teraz już rzadziej, ale na początku, żeby się nie wywrócić, ewentualnie przy obracaniu się na boki, rozkładałem lekko nogi na boki i było tyle wygodnie, że nawet jak w śpiworze śpisz, to jesteś śpiwo na tyle obszerny, że spokojnie te nogi w kolanach lekko ugięte, rozsunięte na boki dają taką pewność, że ten hamak się nie wróci. Nie wypadłem z hamaku ani razu, ani po trzeźwemu, ani po pijaku, także... Oj, mnie się zdarzyło, to niejednokrotnie. I to jeszcze, wiesz, jak byłem w śpiworze zagrzebany, jak grukłem na ziemię, no to było, nie? A spałem w nim chyba z 4 razy, aż w końcu dojrzałem, żeby kupić tamty. No jak tam woda? Właśnie. Powiem ci, że ta moja kuchenka, oczywiście jestem bardzo z niej zadowolony w okresie letnim, ale teraz podczas tego zimowego biwaku, na którym byłem, przepraszam, bo chyba muszę przepić sekundę, na Mogielicy, to mi się nie spisała przy niskich temperaturach. Jezu kochany. Mam to nagrane, proszę. Dobrze, mamy więcej wody? Mamy. Olo, nie, to już mówię, nie, hamaku we dwóch. Bartek ma małego, proszę. O, dokładnie się dzieje to samo w mojej kuchence. Po zalaniu wybucha. Ale wiesz co, może być inaczej chwilę. Może dostęp do gazu. Nie, wiesz co, jak teraz miałem akcję na górze w Mogielica i wsypywałem śnieg do kubka i śnieg poszedł na boki i wpadł na ryszę, no to się właśnie tak samo paliło. Mi się wydaje, że też ułożenie samego kartusza może wpływać na to, wiesz? Podsumowujące pytanie na dzisiaj, jak się podoba pustynia błędowska? No, nam się podobała i w lato, i teraz zimą też się podoba. Prawie jak nad morze. No, no właśnie. Tylko morza nie ma. No. Nie, morza nie, to było, wórków nie ma, ale tak jest fajnie. Kawerny, krakowskie kawerny. Kierowca nas przywiózł tutaj do kawerny. Innego wyjścia nie miał. Nie miał innego wyjścia, więc latary przygotowane. Będziemy łazić. Punkt naszej wycieczki, oczywiście tak samo podziemia. Kurczę, szpeju. O, a wejście jest tam. I zaraz tam będziemy wchodzić. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Jak zapalisz ten reflektor, to na pewno. Masz reflektor? Taki mały. Ta. To szanowni państwo, wchodzimy. Czołówka przygotowana, więc wbijamy. Panowie już tam wchodzą, więc idę za nimi. A jak? Kontrola światła. Kudrz. Nie? O. Wejście wygląda w ten oto sposób. No i co? Zwiedzamy. No.
się zaczyna. Wszystko w wapieniu. Wszystko w wapieniu, mówisz? Kurczę. Ale heca, nie? Ale widać, nasi tu byli. O, wielcy nasi byli. Co my tutaj mamy? Elektrolot, dzień 53. Dalej nie mamy wyjścia. Mamy tak. Mamy tak. I mamy tak. I gdzie się nie pójdzie, tam się pójdzie. No właśnie tu gdzieś mam gdzieś plany. O. I tam jest wyjście. Kawerna wielkanocna. Tu? Tak, to jest kawerna wielkanocna. Tutaj jest plan. Tak, pokaż plan. Jakbyśmy poszli w tamtym kierunku. Tam. To jest tamte. Możemy właśnie iść najpierw w tamtą stronę. Zabłądzić nie zabłądzimy. Tam na końcu, jak widzieliście, jest tak samo przejście, może do niego pójdziemy. Co tutaj masz ciekawego? A kamyczek, on z dużego bliska. Czekaj, zoom. Z dużego bliska on nawet całkiem fajnie wygląda. No. To można użyć jako materiał później do teksturowania. No tak. Ten chodzi chyba w kółko. No, tam jest przejście. A jak się pójdzie tędy, to się idzie, trzeba uważać na głowę, dokładnie. Jak takie miejsca lubimy, słuchajcie. I tu jest koniec, czyli tutaj mamy odnogę, która nie została dokończona. To wygląda... chyba jelito. Oni to nazywają fachowo jelito, tak? Na koniec jest jakaś strzeleczka? Tak, to jest tak zwane, zaznaczone na mapie jako jelito. Czyli miejsce, jesteśmy w jelicie. Gdzie powinno być dalej robione drążone tunele, ale nie ma. Czyli jelito. Mokro, wilgocno, no bo mamy zimę, woda wchodzi w ziemię. Pomyśl sobie, żeby tutaj można było przespać się w nocy. No stała temperatura na pewno jest. W lato to musi być fajnie chłodno. A w zimie jest zdecydowanie cieplej niż jest na zewnątrz. Czyli co? Idziemy teraz tam. I to wojsko robiło? Czy co to było? Tak, Austriacy, wojskowi Austriacy. I oni tutaj mieli składowiska, według tych zapisków, magazyny uzbrojenia, ludzie tu przebywali, bez schrony dla nich, nie? Aha. No, w czasie oblężenia, w czasie obrony, to pełniło funkcję z magazynowaniem. No, dosyć duża komnata, jak widzicie. To jest nie wiadomo, bo tak, musimy wziąć pod uwagę, tak jak mówili koledzy w poprzednich filmach, że strop niszczał i spadał, więc nie wiemy tak naprawdę, ile tego z góry nam spadło na ziemię, no. I jak nisko powinien być normalnie podłoże, bo to jest wszystko luźne, a to nie powinno być luźne. Jeżeli to by było wydrążone i uporządkowane, gdyby mogliby składować jakieś skrzynie z jakimiś rzeczami, to by musiało być to równe, a nie jest równe, nie? Więc możemy jedynie myśleć, że przez tyle lat no, strop pękał i odpadał. Erupcja, erozja powodowała, że to się sypowało na ziemi. Teraz faktycznie chodzimy tylko po tym, co było kiedyś u góry, nie? No tak. A jak głęboko musielibyśmy wykopać się do tej prawdziwej podłogi, to nie wiadomo. I następne miejsce. No na pewno trochę ten musieliśmy się kopać, bo te stropy są niskie, jak się przechodzi. Tam jest jedno z wyjść. Jest, faktycznie, na samym końcu. Bo tutaj jest tak. I tu jeszcze mamy komnatę. I też chyba tu jest końcówka. Mimo tego tutaj, jak widzicie... O nie, 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 tu jeszcze mamy. Tu jeszcze mamy. Olo, nie zgubi się. Czyli można się tutaj pochodzić, pozwiedzać. Nawet schody mamy, patrzcie. Ciekawe, czy oryginalne. No myślę, że tak. No. Jest tu trochę miejsca. Zobaczcie, jak te ściany wyglądają. Tutaj jestem. Bo tu jest jedno z tych tylnych wyjść. A tu też jakaś jest komnata. Nie wiem, gdzie pójdę, ale idę.
O, proszę. Tu jest nawet ławeczka. Ktoś tu sobie może robić bibę pod ziemią. Jak widać, biba była. Jak widać, śmieci są. Jak widać, po co wynieść ze sobą to, co się przyniosło. A to jest jednak kawał historii, którą powinniśmy szanować, dbać o takie rzeczy, a nie niszczyć. Ale jak widać, ludzie podchodzą czasami do tego inaczej. No trudno. Ja idę tędy, tam jest wyjście następne, widzę. Znowu mamy schody. O, proszę, to pewnie oryginalne. Czy ja tak w kółko chyba przyszedłem? Nie, bo tu jest całkiem inna ziemia w ogóle. To jest ciekawe. No, całkiem inaczej. No cóż, idziemy dalej. Ale tu ciem, duży ciem tutaj. Ćmy są. No. Są ćmy. Wszędzie ćmy. Pająki. Właśnie, bo powinny być pająki, tyle najbardziej jadowite w Polsce tutaj. Gdzie jest pająk? Gdzie? No są, ale ja nie wiem, co to są za pająki. Złapę ostrość? Może makro dam, o. O, taki pająk. Jeden. I tam jest stwór, potwór drugi. Takie pająki. Ale one chyba są w hibernacji, bo nic nie robią. Nie reagują kompletnie. Nie znam się na pająkach. O, jedna mnie posłuchał. Obudziłem go. Dobra, pajączku, cześć. O, żebyś mi tam nie gruchnął na schodach. Mówisz, że ktoś tu sprząta? Znaczy nie, mi chodzi o to, że może ktoś to próbował, wiesz, posprzątać i do zwiedzania udostępnić. Nie wiem, no w jaki celu? Też wiedzieć, po co prawie? Gromadził kamienie w lodu. Ja to też widziałem wcześniej. No, to jest na kabel chyba. Na kabel, no. Na przewód elektryczny. Aha, czyli coś tu wisiało. No, może coś było. Może tam masz jakiś haczyk, ktoś poprosił. Tam też jest haczyk. Myślę, że coś tu było, że jakiś magazyn albo coś. O, jest też haczyk. Tłumaczyło właśnie te, nie wiem, czy to były palety? Czy te wyglądają jak palety? Popatrz. Składowisko z jakichś palet. A po wyjściu z tego obiektu taki oto widok, proszę. Nice. Bodzów? To jest coś nazywa twierdza bodzów i pod tą twierdzą właśnie jest też kawerna. A, to teraz z kawerny wielkanocnej idziemy na drugą kawernę. Słoneczko świeci ładnie. Pokażę, a czołówki nie ściągam w ogóle już. Z głowy. Mam nadzieję, że będzie blisko. Tak. Aktywna niedziela, słuchajcie, moi drodzy. W terenie. Przybyliśmy do fortu opuszczonego, zniszczonego przez czas fortu. I tu są też podziemia. Będziemy wbijać do podziemi. A z drugiej strony mamy piękną panoramę Krakowa. O, z balonem, tam balon lata nawet gdzieś. No pozostałości, jak widzicie, gruzowisko. O. Niestety tędy nie wejdziemy, są kraty, ale jest wejście obok, więc idziemy. Podobno tu korytarze są o dużo większe. Zobaczymy, jak to będzie, tylko się muszę przecisnąć. Już gałęzią dostałem w twarz. Norma. O, idziemy. To są te. Tylko teraz tak, to było zamurowane wejście, tędy wejdziemy. Prawdopodobnie. No także więcej korytarzy, więcej... Światło takich, jest, wchodzimy. Taki bardziej rozwlekły komór. O, wszystko.
czyli pod fortem. Tam mieliśmy tunele. Od razu komora jest, panie. Od razu komora, no. To duża komora. I tam jest dwie wejście. Ten sam strój, widziałeś? Ale ty, jak fajnie. Ja cię kręcę, kapie z góry i zamazza. Trochę takie mniejsze przejście, trzeba się schylić i nie przewalić w głowę. I co tu mamy? Następną komnatę na połączenie. Komnaty wielkie, niższe niż tutaj, ale to jest znowu korytarze. To jest tak, jak się patrzy, to z tamtej strony schodziliśmy, to z tej strony jest góry, z drugiej strony góry jest gdzieś. O, tu też są lody. Niesamowite. Jakiś rysunek. Ołtarzyk. Ołtarzyk, rysunek. I zabiłeś te korytarze, ale za to odrąb ich jest zdecydowanie większy niż tamtej wielkanocnej. Tak, to prawda. Tutaj jest zdecydowanie więcej. To co oznacza, że pewnie ta wielkanocna była tak samo wysoka. Tylko upływ czasu spowodował, że tak jak wspominałeś, gruz się zawalał z sufitu, padał na ziemię, tak jak zresztą tutaj. No tak samo mówię o stronie kopania, czy też wdrożenia tych tuneli była to sama. Zwłaszcza, że tutaj tam staliśmy, a tu musimy schodzić w dół. Znaczy schylać się. O, tu jest całkiem zasypane wyjście. O, proszę. Ty, ale tu jest pozostałości po jakimś tym. To miejsce. Czyli to musiało być zasypane w późniejszym okresie. Bo po co bym miał ktoś montować coś nowoczesne. To z szybą. Jo. Dawaj, no taki nietoperzy się tu pada. No jak widzicie, jeżeli wybieracie się do Krakowa na wycieczkę, to nie tylko Kraków, ale też okolice, bo są dużo ciekawych miejsc. Jest na przykład taki jak to. Jak nie lubicie szwędzać się po oficjalnych, komercyjnych miejscach, to taki forcik z podziemiami, super sprawa. No. Ogólnie to, moi drodzy, chyba wszystko. Dziękuję, że dotrwaliście do końca naszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co, zaraz będziemy losować nagrodę i lecimy. Do następnego. Siemano, cześć.